Słuchaj, jestem przed hotelem City. Hotel City w Bydgoszczy. Wchodzę do niego. Jestem już po śniadaniu. Przybyłem wczoraj wieczorem, późnym wieczorem. Praca spowodowała, że przyjechałem znacznie później, ale cieszę się, że tu jestem. A to z tego względu, że hotel jest bardzo fajny. Przede wszystkim hotel jest dedykowany chyba dla triatlonistów i rzadko, bardzo rzadko się zdarza sytuacja taka, że mamy do dyspozycji kuchnię już od 5 rano. I pani powiedziała, że wie, że startujemy w triatlonie, no i śniadanie będzie... Może przygotować śniadanie już na 5 rano. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że dotycząca wymeldowania się. Otóż nie musi się wymeldowywać o 11, tylko mogę wystartować w zawodach. Start mam o 7 rano i pani powiedziała też, że jak nie ma problemu, jak przyjadę sobie o 14. Do 15 jak się wyniosę, luz, nic nie trzeba dopłacać, także no, hotel bardzo fajny, śniadanie super, śniadanie jest mega, mnóstwo owoców, koktajli, można sobie zrobić sok z marchewki, jest sokowirówka i samemu można sobie zrobić, poza tym gotowe są koktajle, stuprocentowe, takie naprawdę, naprawdę dobra kuchnia. Szczególnie pod kątem właśnie przygotowania do zawodów, gdzie trzeba wrzucić w siebie jak najwięcej węglowodanów. No i co jeszcze? No i pokój bardzo fajny też. Zasłony są ciemne, więc można się solidnie wyspać. Rano słońce mnie nie obudziło, więc jest ok, jest super. Zaraz jadę na halę, w której zostawię już dzisiaj rower, zrobię sobie mały trening. I już tylko odpoczynek, bo relaksem to chyba się nie da nazwać. No ale dobrze, niech będzie. Trochę relaksu jeszcze dzisiaj. Dobrze, pozdrawiam wszystkich, na razie, hej.